Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Steer na moim kanale i dzisiaj robimy sobie dalej questy. Questów dawno nie było, stwierdziłem, że dzisiaj sobie je wyjątkowo zrobimy w środę. No i cóż, dzisiaj robimy arcyciekawy quest u Kolda Tizemina, który będzie nam tam kazał limetyt kopać, to super ciekawy quest jest. Dzisiaj go sobie zrobimy, jeżeli wam się questy podobają, zostawcie kciuka. A ja jeszcze szybko pozdrowię osoby, które się nam pokazały od poprzedniego odcinka. Mianowicie Shotbow się spytał, czy nagrywam. Dostał pozdrowienia i pozdrawia nas, więc czujcie się pozdrowieni. A na poczcie witam serdecznie Nubeczka, czekałem na taką serię z questami, jak coś to pisz, shit 61 level, dziękuję Nubeczek. Kepi, Druta, jak coś mogę pomóc w zadaniach, Drut 60, więc dziękuję panom tutaj za chęć wsparcia. Jak będę już miał trudniejsze questy, to sobie je porobimy razem z wami. Dobra, a tymczasem jeszcze mogę sobie w ogóle nagrodę premium odebrać, to jest całkiem ciekawe. Flasze się przydadzą na tej postaci. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie robić questa u Tizemina. O człowiek, czego człowiek tu chciał? Nie potrzebujesz czegoś? To bardzo możliwe, że taki leżący pod głazem olbrzym potrzebuje czegoś. Tak, Tizemin ledwo się zjawił i obóz zrobił, a nie ma jak ognia zrobić, a bo o drewnie zapomniał. Wiem już jak zdobywać drewno, ale chętnie ci pomogę w innych sprawach. Tak się odpowiada. I mamy teraz questa, sprawa Kolda. Tizemin ma zadanie. Dobra, nie wspomniał, że ma zadanie, ale ma. Chciałem zarobić trochę grosza, mówię, że szukasz pomocy. O, człowiek na pieniądz łasy, duch kamieni jest dzisiaj dla mnie łaskawy, bo właśnie takiego człowieka potrzeba, taki człowiek zrozumie problem Tizemina, zrozumie? Pewnie, że tak. W ogóle to jest ciekawe, że to jest Kold, nie? W sensie to jest taki Kold, który sobie mieszka w Kamenak, no i nagle tutaj sobie siedzi, nie wiadomo w sumie czemu. Zrozumie do rzeczy. Ja przyjechał tutaj kopiać kamień. Mój kot, Sabeltik i Nub są szczęśliwi, super. Słuchaj, mordo, jaskini są ludzie, którzy też kopią kamień i mi te kamień zabierają, bo ja jestem tylko Koldem. Idź do nich i powiedz im, żeby sobie poszli, bo będę musiał sobie iść. W porządku, Koldzie, pomogę ci, ale nie za darmo. No pewnie, że tak. Człowiek zrozumiał Tizemina nawet bardziej niż oczekiwał. Duch kamieni nie pozwala ani za darmo. Ty człowiek i zna ducha kamieni, Tizemin zadowolony, teraz idź. Dobra, super. Prawa Kolda, odnajdź kopaczy w jaskini, super. Idziemy sobie do Ewy Kopacz, do jaskini. Mam nadzieję tylko, że nic mi po drodze nie zabije. Jakby ta postać dalej nie ma EQ kupionego żadnego. Gramy sobie takim podstawowym, ale to są te pierwsze questy, więc nie powinno być super trudno. Dobra, no i idziemy sobie do jaskini. Uhuhu, znalazłem kopaczy, prawda? Prawda, dobra. Mamy tutaj mnóstwo, w ogóle zawsze chciałem ich wybić tak swoją drogą. Zawsze chciałem ich pozabijać. Byłem ciekawy, co się stanie. Dobra, inżynier, czego tutaj szukasz? Nie widzisz, że jesteśmy alaryjskimi górnikami, przygotowujemy się do prac inżynierskich, coś ci się może nawet zalić, wynocha stąd. Dobra, teraz tak, tutaj z tego co wiem są ścieżki do wyboru i jest ścieżka, że z nimi pracujemy i jest ścieżka, że ich nie lubimy. Ja nie będę ich lubił, bo po co? Spokojnie, widzę przecież, że pracujecie, chciałem tylko sprawdzić skąd jesteście i czy nie będzie u was jakiejś roboty. Pieniędzy nie mam, zarobić chciałem. Dobra, tak naprawdę to nie przyszedłem tutaj kopać z wami, jestem konfidentem i generalnie jeżeli zaraz się to nie wyniesiecie, no to czeka was grzywna albo więzienie, nie? Zwijać interes tak od razu, nie kolego, idź do tego waszego, jak to się nazywa, Trentis, tak, Trentis i załatw nam wszystkie papiery, obiecuję, że dobrze na tym zarobisz, więc jak? Okej, to brzmi całkiem ciekawie, to są kolejne ścieżki. Możemy mi załatwić papiery, albo możemy iść do Trentis do tego. Dobra, pójdźmy sobie może do Trentis, co? Bądźmy sobie zgodni z prawem, porozmawiać z Darko. Dobra, idziemy załatwić papiery. Tylko się obawiam, że w tej wersji questa będę musiał coś Darko zapłacić za te papiery, ale może się to opłaci, zobaczymy. To jest quest na pierwszy level, więc prawdopodobnie nie będzie tutaj zbyt duża suma pieniędzy. Gorzej jak mam tylko 500 zł w ekwipunku i nie będę mógł teraz zapłacić Darkowi, będzie przypał, co? Ale zobaczymy. Panie Gnat, przybywam w pokoju. Panie Darko, dałby pan radę załatwić lewe zezwolenie na wydobycie surowców z okolic Trentis? Dać by dał, ale mów mi natychmiast dla kogo to i po co. Wioskinarz pod Trentis jest grupka górników z Alairu. Nie wiem dla kogo pracują, ale badają teren pod wydobycie jakichś surowców. Myślałem, że załatwię im lewe dokumenty i później odpowiednie służby zwiną ich za fałszerstwo. Okej. Okay. Dobrze, że przydajesz tym do mnie. W oczywisty sposób ci górnicy stanowią dla mnie konkurencję i nie będę ich tolerował. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Oczywiście, panie Darko. Ej, ale ich kopię, ale jestem konfidentem chamskim. Ale frajer ze mnie. To dobrze, twój plan jest dobry, ale ja mam generalnie byku lepszy. Pójdziesz sobie do gościa i wysadzisz wszystko w p***u, nie? Spoko. Jesteśmy po tej samej stronie, panie Darko. Pomogę panu. Okej, okay, super. To mi się podoba. Jest to o wiele ciekawsza fabuła niż dawanie jakichś lewych dokumentów i bycie konfidentem. Wolę ich wysadzić. Brzmi spoko. Idziemy sobie do chaty w wiosce. Akurat dzisiaj tam mieszka nielegalny materiał wybuchowy. Co? Cześć, nie. Człowiek Darko Gnata, który ma nielegalny materiał wybuchowy. Idziemy sobie go odwiedzić i zobaczyć, co się ciekawego stanie. To jest prawdopodobnie ten domek tutaj pod lasem, w którym ostatnio, z tego co pamiętam, był bimbrownik, który Romanowi przepis na bimber ukradł i go pobiliśmy. Teraz coś nowy się wprowadził i znowu go pobijemy prawdopodobnie. Przychodzę od Darko, podobno masz coś dla mnie. Tak, oto skrzynia, niesie ją ostrożnie, dzięki. Super, bez bitki, mamy sobie materiały wybuchowe. No i idziemy wysadzić wszystkich, to jest dobry plan. Ziggy Ziggs, lecimy. Dobra, wracamy sobie do naszych kopaczy, którzy na pewno są debilami i się nabiorą. Sprawdźmy, pogadajmy sobie z kopaczem. Hej, załatwiłeś nam papiery? Jeszcze nie, ale wszystko idzie właściwym torem. Trochę cierpliwości. W porządku, teraz możesz iść trochę pokopać.
Wow. Jeśli jeszcze okaże się tak pracowity jak cwany, zrobisz u nas dużą karierę. Do zobaczenia. Momencik, osoba, która załatwia wam dokumenty, przesyła mały dar. Liczę na bardzo opłacaną współpracę, przesyła silny materiał wybuchowy, który ułatwi nam wydobycie i przyniesie duży zysk. Ponton oscyteruje z kompletnym debilem. Mówi im, że dostali dynamit, kiedy to miała być zasadzka i mieli to otworzyć i się wysadzić, ale okej. Okay. Prezent, miły ten Haligard. Pokaż, co tam masz. Och, smoczy dech i to wzmocniony. Nie no, skoro zadaliśmy się z tak wybowym człowiekiem, na pewno wszystko będzie w porządku. Dobra, zanim zdołasz tam dostarczyć dokumenty, idź pozyskać 10 minerałów, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy tu do czynienia. I co, ja teraz pójdę wykopać ten minerał, oni się wysadzą sami, tak? Mądrzy ludzie, w ogóle czemu strzałka prowadzi mnie w prawo? Halo? Powinien iść na dół właśnie. Tak jak mapka wskazuje. No i niestety atakują nas złe potwory. Złodziejka i rzezimieszek. Dobra, z tego co pamiętam, oni na dystans bili. Oni nie są wcale tacy słabi na tym levelu, to trzeba przyznać. Sprawdzę, że mam 5 level, ale bez EQ może być naprawdę ciężko, więc spróbujemy ich zabić. No właśnie dlatego, nie? Właśnie dlatego nie jest tak łatwo, dobra. O Jezus, Facebook mi pisze, co się dzieje? Rzezimieszek. Debuff wszedł, niedobrze. Zaraz będzie salto, coś czuję. Freeze, no. Dziap, 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 dziap. Dobra, jeden nie żyje, jeszcze złodziejkę teraz. No niestety nie. Okej, może kamieniami się uda, zobaczymy. Kto teraz sprawdzi Facebooka z was? Swoją drogą, przyznajcie się. Dobra, 134 expam, fajnie. I to nas nie atakuje, biliśmy level, bardzo fajnie. Level wbity, myślę, że możemy sobie dać nawet jedno w PZ. No i dajmy sobie coś w tym stylu. Nie wiem, jak się Shida buduje, buduję go tak na oko. O kurde, bele, zaatakowała mnie Gwardia Narodowa. No nie. No nie, umrzemy tu. Umrzemy tu, albo potnę się zaraz. Miałem potkę, mogę ją użyć, nie? Myślę, że oni atakują. O. Dobra, podejście numer 2. Może teraz na full HP mnie nie zaatakują. Zaatakowali mnie, kurde, jak ja mam się to przedostać? To jest nie do zrobienia. Teraz będę musiał jakieś EQ sobie kupić, bo przecież ja ich nie pokonam. Dobra, oni rzucają kamieniami. Zabijmy ich w ten sposób. Zacznijmy od dołu. Dostałem debuffa, nie wziąłem sobie na... magiczne. Może ktoś hopnie, jakiś dobry widz. Dobra, na szczęście nie trafili. No dobra, trafili na końcu trochę. Jaki ja mam niski procent szans na trafienie, to jest nie do zrobienia, halo. Dobra, tylko się nie triggeruj. Ucieknijmy, odpocznijmy, weźmy sobie na psychikę trochę obrony. I zaatakujemy ich jeszcze raz, albo poproszę kogoś o pomoc zaraz. Dobra, zabiję wszystkich, jazda, nie boję się. A ja może mogę ten imety tutaj kopać, a nie, to jest jakaś sieć, to chyba nie. Dobra, 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 idziemy. Jazda, jazda, jazda. W ogóle rezygnuję z tego kopnięcia, to kopnięcie jest słabe póki co. Bierzemy sobie... Tak, tak. I tak. Tak zróbmy. No kurde, no przez 34% nie weszło. Co za szajs. Au, au, au. Dziap, dziap, dziap. 24% szans. Nie, no to jest nie do zrobienia, nie? W ogóle. Co za szajs. Słuchajcie, że chciałem podejść sobie do Kowala coś zakupić, ale przypomniałem sobie, że uleczenie mnie kosztuje 150 zł i straciłem cały hajs, jaki miałem. A gra nie jest taka prosta, kiedy się nie ma postaci. Dobra, sprzedajmy póki co te rzeczy. Dostaniemy 1000 zł i sobie coś kupimy może, co? Kondycja 8, to się może przydać. Siła 1, kondycja 19. Te spodnie brzmią całkiem fajnie. Za 119 golda, kurde, jaki biznes, kupujemy to. Dobra, fajne portki sobie kupiliśmy, powinno być trochę lepiej. Ale na przykład jak sobie kupię lepszy kastet, to chyba nic się nie stanie, bo mam nakrętkę, która ma obrażenia 23 i to wszystko. Dobra, kochani, nakrętka formy obrażenia plus 1, kondycja plus 17. Bierzemy to. Dobry staw i idziemy się z tym zapleczem bić jeszcze raz. Teraz ich pokonamy, nie mam takie EQ. No nie ma szans, żebyśmy przegrali. Najgorsze jest to, że się zespiły nowe grupki. Bardzo niedobrze, ale dobra, to jest trójka drabów. Zobaczymy, czy damy sobie radę. Bierzemy sobie lewy, prawy, idziemy się bić. Ej, no kurde, kozak. Kozak totalny, jakbyśmy mieli teraz te hudokeny, to byłoby super. Niestety jeszcze nie mamy. Użyjmy po prostu kamienie. Trzeba jeszcze trafić tymi kamieniami, nie? No właśnie. Dobra, zabiliśmy trójkę drabów, całkiem spoko. Dobra, biegniemy, idziemy się bić. Dobra, zaatakowała nas ta grupka, oni są już poobijani trochę przeze mnie. Drab nie żyje, okej, okay, jeszcze dwóch. No teraz idzie zupełnie lepiej. Chociaż te złodziejki dalej mają dużo szansy na unik. Runda druga. No i debuff nie wszedł, no i pięknie, opłacało się. Tak się gra w tavern, proszę bardzo. Dobra, klepiemy, 136 HP mi zostało. Złodziejka nie żyje i jeszcze teraz druga. Czy się uda? Udało się, proszę bardzo, wygraliśmy. Tak się gra w gry. Dostaliśmy expa, 191. Użyję sobie jedną potkę, jakby coś miało mnie zaatakować, dlatego że mam mało HP. Z konta premium dostaliśmy. I idziemy sobie. Fuck! No nie, no bez jaj, no. Dobra, idziemy bić rzezimieszku. Boję się teraz trochę o kondycję. Nie wyszła mu tarcza, dostaliśmy okrzyk bojowy, niedobrze. Dobra, co prawda uciekliśmy, ale stoimy na pozycji, w której możemy kopać limetyt. Więc tak de facto to zrobiliśmy questa. Więc ja sobie uzbieram 10 sztuk limetytu. Czyli za jakieś 20 minut się widzimy. Będziemy patrzyli dalej, co się dzieje z kopaczami. Limetyt 1. Super quest, ciekawy, nie? Jak zainteresować gracza w tavern.
Każe mu kopać 10 klocków limetytu, gdzie jeden się kopie 20 sekund. Kochani, czy mówiłem wam, jakie są emocje podczas robienia tego questa? Siedzę sobie, zdążyłem sprawdzić Messengera, przeglądać Instagrama. Ale to jest ciekawe. Już 8. Składnik używany do produkcji flaszy mniejszej siły, wykonują Tizemi na południe od Trentis. Dobra, mamy 10 limetyt. Prawdopodobnie teraz się poruszę i zdechnę. Nie, jednak nie, okej. Czy damy radę? Dobra, ja się dam zabić. Nie ma sensu się przyciskać. Wolę sobie wrócić do Trentis i się przejść. A mieć walki z głowy, więc widzimy się już u naszych... Nie, nakrętkę mi zabrała śmierć, a to kurde bele, mogę ją sprzedać. No dobra, widzimy się u naszych ziomali kopaczy, którzy prawdopodobnie się teraz wysadzili, ale w sumie to nie pamiętam. Dobra, wchodzimy sobie do naszych kopaczy i co się stało? Stoi sobie jakiś celnik, o nie, kolejny, brać go, hej spokojnie, jaki kolejny? Dysponujecie nielegalnym w Haligardzie materiałem wybuchowym, do tego działacie bez odpowiednich zezwoleń, jesteś aresztowany. Pewnie zostaniesz potraktowany jako szpieg Alairu i zostaniesz stracony w przeciągu tygodnia. Aha, super. Ale jestem tu przypadkiem, nie jestem Alairczykiem, pochodzę z Taerna i Imperator udzieli mi z moim rodaką schronienia. Rzeczywiście wyglądasz na górnika i rysy twarzy dosyć egzotyczne. W porządku, puśćcie go. No, egzotyczne te rysy twarzy, trzeba przyznać. A resztę związać na górę z nimi. Uciekasz. Okej. Porozmawiam z Tizeminem, pozbyłeś się górników, powiedz o tym Tizeminowi i odbierz nagrodę. Dobra, czyli tak summa summarum, ten quest był kompletnie bez sensu, ponieważ jakby nieważne co byśmy zrobili, i tak by przyszedł celnik i tych górników zabrał. Czyli de facto nasza postać nic nie zrobiła. Nasza postać w tej historii jedyne co zrobiła, to podłożyła górnikom materiały wybuchowe w celu wysadzenia ich w cholerę, ale te materiały wybuchowe nawet nie miały okazji wybuchnąć, więc tak de facto to my nic nie zrobiliśmy, ale idziemy po nagrodę. Super. Tizeminie, jaskinie są twoje. Arrrr, ducha kamieni kocha Tizemin, na Tizemin kochałby ciebie, ale ty człowiek, ble, okej. Duża nagroda, ty mi dawać pieniądze i kryształy ja ci szlifować, ty duży zysk, bywaj. Super, dostaliśmy 340 zł, 450 expa i teraz dodatkowo możemy sobie ten kryształ, z tego co pamiętam, ty u niego wciągnąć. Zapytaj, o co chciałem pohandlować, pohandluj, dobra. Oszlifujemy sobie kryształy i możemy iść teraz chyba do Dark Ognata, z tego co kojarzę, sprzedać te kryształy, chyba. Tak mi się wydaje, że to był jakiś sposób na zarobek w dawnym Taernie, nie? Kiedy jeszcze to miało jakikolwiek sens. Czy pan Darek będzie chciał hajs za kryształ? Prawdopodobnie będzie chciał, pan Darek to jest taka cicha woda. Chciałem pana zapytać o parę rzeczy. Tak, mogę sprzedać kryształ, jeden za 130 zł. Słuchajcie, biznesik. Wydaliśmy 60, zarobiliśmy 390 zł. Opłacało się, straciłem tylko pół godziny życia. Dziękuję wam za oglądanie, to był kolejny quest. W kolejnym prawdopodobnie sobie zrobimy, nie wiem co, może jakiegoś Romana pociągniemy, może jakąś Emilkę. Może jakieś wybory Sołtysa na 6 level. Zobaczymy co będziemy robili. Ja się tymczasem z wami żegnam. Konkurs oczywiście w tym tygodniu również jest. Mówię to dopiero na końcu, żeby zwiększyć wasze szanse na wygraną. Dokładnie tak. Więc piszcie swoje niki w komentarzach. Do wygrania w tym tygodniu macie. Bladego pojęcia nie mam co, bo nie jestem zalogowany na Tolnorze. Ale z tego co pamiętam miałem w EQ grzebień. Miałem grzebień w EQ, więc grzebień do wygrania w tym tygodniu, a zapraszam was teraz na losowanie, sam nie pamiętam czego, zobaczę w montażu. Yo, losowanko, zapraszam, losu.